jedenastka biało-czerwonych. To moja teściowa dzisiaj kupiła. Witam, Roman Kołtoń, Paweł Wojtala. Prawda futbolu zagościła do Moskwy. Prosto z Moskwy? Prosto z Moskwy. Mam jedną tylko taką koszulkę, także dzisiaj ją użyję, może gdzieś tam ją wypiorę. Słuchaj, tu jest taka jedenastka, która zagrała w meczu z Chile w Poznaniu. Taka jedenastka bardzo zbliżona do tej, która chyba jutro wystąpi. Tak, co pewności stuprocentowej do składu nie mamy. Ale jakbym miał tak z punktu widzenia różnych informacji, napiszcie nam, czy tu słychać, bo w Moskwie te Wi-Fi coś działa, coś nie działa. Zaraz nasi sympatycy Prawdy Futbolu nam napiszą. W przerwie meczu no jesteśmy bezradni, ale chcemy tutaj na bieżąco się podzielić ze składem. W ogóle Kamil... Zdążymy. Zdążymy. Kamil Glik zagrał dzisiaj w Gierce na stadionie Spartaka. Rewelacja. Ale wierzysz w to, że... Nie wierzę. To tak jest. Myślę, że to jest element... Działa. Wszystko okej. Okay. Bardzo dziękujemy za te głosy. Element rehabilitacji Kamila. I element rehabilitacji Gierkę, Kamila. Tym bardziej, że ta gra dzisiejsza, myślę, to był tylko rozruch przedmeczowy, więc... Nie dotykajmy delikatnie, nie róbmy sobie krzywdy. Najważniejsze jest w meczu dzisiejszym, czyli przygotowanie taktyczne. Bardzo dobrze, że Kamil wraca, ale moim zdaniem droga jest niestety jeszcze daleka. Wiemy o tym, że potrzebne są dodatkowe, jak gdyby sprawność tego barku, bo to jest nie tylko gdzieś barka blisko siebie, popchnięcie przeciwnika, ale przede wszystkim wyskok. Wyskok, upadek, podparcie siedzieć ręką i to są elementy, które mogą boleć. Słuchaj, powiedz mi, widziałeś ten filmik na łączy Nas Piłka, w którym no, jest atakowany ten bark Kamila. Nie ma odepchnięcia, nie ma upadku na ten bark, więc to są historie, które są bardziej bolesne. I założę się, że Kamila, znając Kamila, to boli. Mimo tych ataków, to że, nie, boli. Że nie ma tam boleści. Te boleści to wiesz, że tam jest. Niesamowite techniki, nazwijmy, rehabilitacyjne, te prądy tam w Bytomiu był. Tutaj rozumiem. Był wszędzie, żeby być zdrowym. Słuchajcie, mam nadzieję, że to słychać. Bardzo się cieszę, że mamy połączenie Wi-Fi w Moskwie. Testujemy, jesteśmy w przeddzień spotkania. Przyjmujemy założenie, że Kamil nie gra w tym spotkaniu. Nie wierzysz to ty, nie wierzę w to ja, natomiast nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, tak, jasne. Słuchajcie, zdrówko coraz lepsze słychać. To dla nas ważna informacja, bo... Połamaliśmy statyw właśnie, pokażemy, jakie straty muszą być bez statywu do końca mundialu. Nie wiem, do kiedy będziemy grali, ale wiesz, jakbyśmy te grali... Do 28 na pewno. Do 28 na pewno, ale ja już sprawdziłem, jaki jest terminarz meczów. Drugi Rostow, trzeci Moskwa, to jest 1/8. W zależności czy z pierwszego, czy z drugiego, czy z pierwszego miejsca. Chcesz tu wrócić? Oczywiście. Słuchajcie, nie trzymamy was w niepewności. Nie trzymamy was w niepewności, bo spekuluję w tym momencie skład, aczkolwiek wiesz dobrze, że ja lubię gdzieś pogrzebać, dowiedzieć się, wyszarpać dzwoniłeś informacje. Dzwoniłeś coś więcej? Dzwonię, staram się dzwonić. Słuchajcie, tak jakbyśmy mieli dzisiaj teraz w tym momencie powiedzieć skład. Jednak Szczęsny w bramce, jednak czwórka w obronie i wydaje się, że Piszczek, Bednarek, Pazdan i Rybus, jednak Rybus, mimo że ja no, gdzieś tam byłem pod wrażeniem Bereszyńskiego, wydawało mi się, że mógłby wejść do składu. W drugiej linii na dwóch defensywnych pomocników, Krychowiak i chyba Góralski, bo tu ten skład, z faktu mamy to ten plakat piękny. To jest Z Poznania, prezes z Wielkopolski. Lajkujcie, bardzo was proszę, to pomaga rozwijać kanał. Natomiast w jednej, drugiej na Iran trafimy. Ludzi ponosi fantazja, a my tu musimy się skoncentrować. Krychowiak na szóstce, obok niego Góralski na walkę. Przed nimi Zieliński, Błaszczykowski prawe skrzydło, Grosicki lewe i Robert na szpicy. To jest taki skład wielce prawdopodobny, tak bym go określił. Wielce i taki chyba skład, w którym dzisiaj trudno dyskutować. Oczywiście w sferze jakiejś dyskusji, być może znaku zapytania pozostaje obsada bramki, ale historia nam pokazuje, że trener Nawałka w takich trudnych momentach jednak wybierał Wojtka Szczęsnego, tak? Już Łukasz Fabiański dwa razy chyba doświadczył tego odstawienia i to jest tak, że tym numerem jeden wydaje się, tak, oczywiście zawsze możemy się mylić, będzie na dzień dzisiejszy Wojtek Szczęsny, bo mówię, raz, że historia na to wskazuje, dwa, do tego jest tak, że
Wojtek, mimo trudnej decyzji opuścił do Juventusu, mimo tego, że była obawa, że nie będzie grał, rozegrał sporo spotkań, dobrze rozegrał te spotkania. Oczywiście Łukasz też miał znakomity sezon za sobą w Premier League, ale wydaje się to jak gdyby od początku swojej reprezentacyjnej historii trenera Nawałka, jednak wydaje się, że tym numerem jeden dla niego jest Wojtek Szczęsny. Jasne, co do defensywy, jednak czwórka, a nie trójka. Rozumiesz to, skoro nie może zagrać Kamil Glik? No, skoro Kamil nie może zagrać, to trójka tym bardziej byłaby dla mnie bardziej ryzykowna, bo Kamil miałby centralną postacią tej trójki. I on by trzymał tę trójkę, Trójki defensywnej, teraz Kamila będzie brakowało. Mówiłeś o Poznanie przy Bednarku. Bednarek zbudowany przez te dwa spotkania, zdecydowanie lepsze spotkanie z Litwą niż z Chile, ale widać, że to jest też dla niego pierwszy krok i tutaj się rozwija. Jeżeli by patrząc na postawę Pazdana w obu meczach, to nie wiem, czy on powinien grać. No właśnie, ale a wiesz, że część mediów gdzieś tam pisze o ewentualnym ciągu. Mi się trochę nie chce wierzyć z tego punktu widzenia, którego ty powiedziałeś o Szczęsnym w bramce. Wiem o tym, Adam Nawałka trzyma się swoich piłkarzy, wiesz. Swoich żołnierzy, takich, tak. Na których zawsze może liczyć. Oczywiście zdarza się też tak, że musi podjąć decyzje takie, które są trudne dla swoich zawodników, ale no, jeżeli patrzymy, nie jesteśmy na tych treningach teraz, nie wiemy, nie widzimy, to jest zamknięte, trochę zaczarowane. Wiesz, że czasami piłkarze nie wiedzą, bo tam są cztery warianty ćwiczone, nawet na tym ostatnim treningu, sami piłkarze, no ci co wiedzą, że grają na 100%, to wiedzą. Ale paru gdzieś tam się drapie w głowę. Myślę, że Pazdan był jednak jednym z pierwszych wyborów, Kamila Glika, tak, był pierwszym wyborem trenera Nawałki, więc to jednak on wystąpi w tym meczu. Piszczek i Rybus nie do dyskusji dla mnie na dzisiaj. Piszczek i Rybus nie do dyskusji. Znakomitą postawę. Mimo, że ja tę dyskusję zacząłem Bereszyńskiego. Tak, no. Tak, ale no jednak Rybus tym lewym obrońcą, dobry sezon za sobą. Bereszyński tym uniwersalny. Pamiętajmy najważniejsze rzeczy. Czy nasze skrzydła są gotowe na 90 minut? I tutaj może być miejsce dla Bartka Bereszyńskiego. Ja mówiłem w Prawdzie Futbolu, że piszę tekst do Kickera. To jest tekst, którym Kicker poświęcił bardzo dużo miejsca, ponieważ jest to Kuba Błaszczykowski, prawda, w szczególności troszeczkę nie widać tego. Kuba Błaszczykowski jako bohater, jakby poszukaliśmy takiego grepsu, że to jest najlepszy polski piłkarz Euro 2012 i najlepszy polski piłkarz Euro 2016. Zgodzisz się z tym? Nie ma co do tego dyskusji. Natomiast ta jego walka, jak gdzieś cytuję jego wywiad z Marcinem Fetkiem z Polsatu Sport, gdzie mówi o tej walce niezwykłej w oparciu o Wisłę Płock, o Leszka Dyję, o Jurka Brzęczka, ten powrót do Polski, żeby móc chociaż parę minut później jeszcze Bundeslidze doświadczyć. Setny mecz jutro zagra w reprezentacji z Senegalem Kuba. Mi się podobał w Poznaniu z Chile, prawda? Natomiast pisze tak, że jest potrójne ryzyko związane z występem Kuby, Grosika i Krychowiaka w tym znaczeniu, że oni... Fizyczności. Tak, żadnej innej, bo ja wierzę ich mentalność, ich umiejętności, ich atuty. Kuba to taki cwaniak, który też ułatwia grę Piszkowi. Grosik ma turbo, włączy turbo, to wiesz jakie ma liczby. Krycha z kolei osobowość środku pola. Ale pytanie jest, wytrzymają? No właśnie. I to jest to. Nie widać tych argumentów na to, żeby mogli wytrzymać 90 minut już w tym pierwszym spotkaniu i Kuba, i Grosik. Krychowiak, myślę, że może być tym zawodnikiem tej trójki, który najbardziej jest przygotowany do tego, najbardziej wytrzyma i jednak oczywiście końcówka sezonu on niewiele grał, ale w zeszłym sezonie jednak zaliczył 27 chyba spotkań w sumie w Premier League, więc oczywiście nie jest to 30 parę, ale w jaki sposób jest przygotowany największym zmartwieniem będzie Kuba Błaszczykowski i Grosicki, moim zdaniem też, który widzimy to, że nie zawodnik wychodzący, który wychodzi, jak wychodzi od początku meczu, to 70 minuta jest już ciężko. Ciężko z oddechem. Tak było w Poznaniu. Ciężko z oddechem, ciężko z tym, żeby wystarczyło na 90 minut, więc te skrzydła mogą bardzo dużo dać, ale też są rzeczywiście pewnym ryzykiem tego, że nie wytrzymają jednak 90 minut gry. Jasne. Czy zgadzasz się, że jest to ryzyko związane z tym, że w klubach ci piłkarze cierpieli, w mniejszym lub większym stopniu, ale cierpieli. No Kuba cierpiał bardzo, Grosik wiadomo, że miał i bramki, i asysty, ale też często w roli jokela. Krycha, wiesz co, jedną z rzeczy sprawdziłem. 8 ostatnich meczów, jeśli chodzi o West Bromwich, raz w pierwszym składzie, to ty wiesz z boiska, no jak nie grasz w pierwszym składzie,
Ja rozumiem, że teraz trener go zbudował meczem z Chile, zbudował go meczem z Litwą. No, dał mu maksymalnie to, co mógł maksymalnie dać. Tak? Maksymalnie mu trener to, co dał. Wie, jak bardzo jest to potrzebny zawodnik. Wiemy też, wracając do historii, że przed Euro 2016 też były problemy. Mhm. I to jest tak, że Krychowiak no jest tym zawodnikiem takim typowym, już tak patrząc jakby z boiska, tego, który potrzebuje grania. Mhm. On, po nim jest to przez myślę, fizyczność przez swoją fizyczność, mhm. jak najbardziej fizyczność to widoczne. To daje widoczne, efekty, jemu daje efekty, jeżeli on, mhm. on jest w rytmie meczowym, to jest to zupełnie inny zawodnik. On wybity z rytmu meczowego daje dużo mniej swojej drużynie, więc dlatego te minuty, które zagrał z Chile i z Litwą są bardzo ważne. I myślę, że to będzie jednak mocny punkt naszej reprezentacji. Słuchajcie, my nie podważamy absolutnie Krychy, bo tu się pojawiają chodzi o to, że on gra, natomiast pewne niebezpieczeństwo jest, bo słuchajcie, możecie odwołać się do wywiadu z Yaya Samake, to jest Malijczyk, który świetnie zna senegalski futbol, ale i polski. I on powiedział tak, jest na prawdzie futbolu wywiad z Yaya i on z tydzień temu, 10 dni temu mi powiedział tak, Senegal ma jasny plan w oparciu o 0-0. Wiesz dlaczego? Trener Cissé były obrońca. Cały jego sztab, sami obrońcy, Tony Silva, słynny bramkarz. Czyli co będzie? 0-0 murowanie. Ale wiesz jak jeszcze powiedział? On powiedział tak, z tego co przeglądał media senegalskie, oni chcą zagrać na 0-0 do 70. Może coś strzelą, tak? Ale później chcą nas fizycznością, przyspieszeniem, mocą tych piłkarzy, którzy grają w Anglii, jak Gueye, Kouyaté czy Badu, oni chcą nas w środku pola zniszczyć swoją fizycznością. Tak, Roman, oczywiście oni grają w Anglii, ale każdy gra w innej drużynie. Jasne. Ma obok siebie innych zawodników. Jasne. I często tak bywa z afrykańskimi drużynami, że oni nawet pozbierani, przepraszam, ale z tych najlepszych klubów, gdzie się bardzo dobrze prezentują, sami tego nie do końca potrafią przełożyć na takie, żeby na te możliwości, które prezentują w swoich klubach. I oby tak było w tym spotkaniu, bo rzeczywiście oni, czyli Senegal, tylko wiesz, mają argumenty, mają bardzo duże. Wiesz co, że oni grają wszystko w klubach od A do Z, tak? A nasi Kuba prawie nic, Błaszczu często, Gorsik często jako joker, tak? Krycha. Ale pamiętajmy. Ja rozumiem, że umiejętności naszych piłkarzy są. Umiejętności, tak. Dwa, problemy taktyczne. Czy problemy z utrzymaniem taktyki na boisku z drużyny afrykańskiej zawsze mają. I tak samo ma Senegal. To nie jest drużyna, która będzie grała konsekwentnie przez 90 minut. To czyli mogą się zapomnieć, tak, w pewnym momencie, tak. Mogą się pogubić tym wszystkim. Jasne. I tym nasza też szansa. To tylko Senegal. Ja się zgadzam z tym. Tak, jeśli my zagramy swoje, ale wiesz, jeśli my zagramy swoje, tak? Zagramy... Wiesz, co dzisiaj na konferencji prasowej trener Nawałka tu w Moskwie powiedział, że... To jest takie wyzwanie życia i że piłkarze to czują, on im to chyba zaszczepia. To jest ta świadomość piłkarzy dzisiaj chyba tej reprezentacji, która tu przyjechała na mundial, jest niesamowita, tak? Bo dla tego pokolenia, no kto Fabian był na mundialu rezerwowym, tak? Nawet Kuba Błaszczykowski, który jutro zagra setny mecz w reprezentacji, nie był na żadnym mundialu, tak? Lewy nie był na mundialu, Piszczu nie był na mundialu. To jest coś, to jest wydarzenie, tak? Być może jest to impreza życia dla części tych zawodników. Widzimy też duży spokój wokół naszej kadry, pełną koncentrację na przygotowanie. Nie mamy historii z dziwnymi konferencjami prasowymi, jakie miały miejsce swego czasu. Przychodzili różni ludzie związani ze sztabem, a niekoniecznie piłkarze na konferencje prasowe. Więc to jest, wydaje się być bardzo poukładane, przygotowane wszystko. No pozostaje nam tylko jutrzejszy mecz. Jasne, jasne. Nie będziemy przedłużać. Przeanalizowaliśmy skład, wywołaliśmy temat Kamila. Ostatnie pytanie. Mamy siłę w postaci jokerów. Milik, Kownacki. No mamy, oczywiście mamy to też. I też, jeszcze jedna rzecz, bo stawiamy jednak na Góralskiego przez jego waleczność, tak? A nie Linneckiego. No, Karol nie dał moim zdaniem argumentów z dwóch ostatnich meczów tych decydujących być może od składzie właśnie, bo to tak Góralski, Linety to był jeden z tych zawodników, którzy do wyboru dla trenera. I jeżeli ktoś dał argumenty, dał i Góralski, tak? Widzieliśmy jak popracował w jednym i drugim meczu, Karol tylko 45 minut w Poznaniu i niestety nie można powiedzieć, że to było to dobre 45 minut. Ma walory piłkarskie. Ale nie w reprezentacji, nie pokazał, nie pokazał, że jest w reprezentacji i nie ma czasu na to, żeby czekać na niego w meczu z Senegalem. A jak Zielu znika? Bo Zielu, skala jego talentu jest, wiesz, sięgająca tu 7 pałaców kultury jest w Moskwie, wiesz, jechaliśmy... Tak mniej więcej ogarnąłby tym talentem. I te, słuchaj, te pałace kultury, my mamy 1 w Warszawie, a oni mają 7, tak? Natomiast słuchaj, powiem ci tak, on rzadko to pokazuje, oczywiście jest bramkoszczelny, na szczęście teraz jest bramkoszczelny, strzelił bramkę z Koreą, strzelił bramkę w Poznaniu z Chile, to jest fajne.
dla mnie za mało bierze na siebie grę. Mam nadzieję, że jutro jest taki mecz, w którym Zielu powie, a ja pokażę światu, pokażę wszystkim, że no, potrafię. To musi być taki turniej Zielińskiego. Jeżeli ma nastąpić to przełamanie, musi dać reprezentacji więcej niż dotychczas daje. To, te oczekiwania i talent on ma, jeżeli on to będzie w stanie chociaż częściowo przełożyć w tych pierwszych meczach, to już będzie bardzo dużo na naszej pozycji. Cześć, zgodzisz się, że atutem jest możliwość wystawienia ewentualnie w roli jokera, zmiennika, Milika, Kownackiego, Teodorczyka. Wydaje się, że ta część ofensywna, tutaj mamy bardzo dobry i duży też pole manewru jest na to na Wałki, bo pamiętajmy, że i Milik, i Kownacki niekoniecznie muszą grać z przodu, zdarzało im się grać też na skrzydłach, czy gdzieś lekko cofnięci, więc sporo alternatyw i ławka, porównując do mistrzostw Europy z 2016 roku, jest zdecydowanie mocniejsza i to może być naszym atutem. To jaki wynik? 2-0. 2-0? Ja dzisiaj, słuchaj, ja w ogóle przyjechałem, mówię 3-1, coś mi ten wynik chodzi po głowie. To jest Departament Optymizmu tutaj w Moskwie. Paweł Wojtala, Roman Kołtun. Bardzo proszę, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Live dzisiaj za nami. Jeśli przeszkadzamy w oglądaniu meczu Anglia-Tunezja, to już nie przeszkadzamy. Idziemy też oglądać to spotkanie. Jutro live. Chyba już po meczu chcielibyśmy gdzieś tam podsumować, zanalizować, zastanowić się. Mam nadzieję, że po pierwsze cieszyć się z tego, co się stanie w Moskwie. Święto futbolu polskiego jutro. Bardzo dziękuję.